9 kwietnia 2016 roku. Tego dnia Radom jak Radom rozegrał ostatni mecz na stadionie przy ulicy Struga 63. Grał wtedy ze Stomilem Olsztyn. Nowy stadion miał być gotowy w połowie 2019 roku. Terminy oddania ciągle są jednak przesuwane. Aktualny to koniec 2021 roku. Kibice Radomiaka wyrazili ostatnio swoje niezadowolenie kolejnymi przesuwającymi się terminami oddania stadionu. W ostatnich dniach na ogrodzeniu budowy przy ulicy Struga 63 pojawiły się transparenty z takimi hasłami jak: mieliście zbudować stadion, a robicie z tego cyrk. Tak długo budujecie, to pewnie będzie najlepszy stadion na świecie. Chcemy wreszcie dokończenia prac. Czy tak robota ma się palić w rękach w towarzystwie rac? Stowarzyszenie Kibiców Tylko Radomiak napisało ponadto w mediach społecznościowych: dziś chcemy głośno powiedzieć, czas skończyć gadanie, czas wreszcie zakończyć te inwestycje. Chcemy i musimy wreszcie wrócić do domu. Już nie apelujemy, oczekujemy konkretnych działań i rozwiązań, które przerwą ten marazm i spowodują dotrzymanie grudniowego terminu oddania stadionu do użytkowania. Nie chcemy kolejnych deklaracji i trzech pracowników symulujących roboty. Robota ma się palić w rękach. W ostatnim czasie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poinformował, że ruszyły prace przy trybunie północnej obiektu przy Struga 63. No wreszcie się buduje, tak można powiedzieć. Ja uśmiecham się już pod nosem, chociaż wiem, że ani kibicom, ani mieszkańcom miasta do śmiechu nie jest, ale uśmiecham się pod nosem, bo to rzeczywiście brzmi dziwnie, że po kilku latach mówi się, że wreszcie się buduje, tak? No ale wszyscy pamiętamy, jakie tam były perypetie. Stadion przy ulicy Struga według obecnej umowy ma być gotowy na koniec 2021 roku. Dzisiaj wreszcie są te maszyny, które wzmacniają grunt pod trybuną północną. To jest absolutnie kluczowe, bo już po tym, jak ta trybuna będzie ustabilizowana, to będzie w najbliższych tak naprawdę tygodniach ta robota skończona, to wreszcie wykonawca będzie mógł też przystąpić do tego, na czym jemu bardzo zależy i nam bardzo zależy, czyli do realizacji nie kolejnych aneksów, tylko tych robót z kontraktu podstawowego, czyli po prostu montowania konstrukcji dachu, montowania elementów trybun i wreszcie też wejdzie później z pracami na murawę. Wcześniej, bo z końcem kwietnia ma zostać oddana do użytku hala widowiskowo-sportowa. Ja naprawdę jestem przekonany, że już to co najgorsze mamy za sobą. Hala na ostatniej proste, już kompletowane dokumenty do odbioru. Stadion oraz hala widowiskowo-sportowa będą elementami Radomskiego Centrum Sportu.